Czy sen to jest podróż do innej rzeczywistości? No, to jest bardzo ciekawy tak naprawdę temat. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia Snowidza Jackowskiego na temat właśnie snu. Czy to jest podróż do innej rzeczywistości? Ja muszę powiedzieć, że spotkałem się z taką teorią. Dzisiaj to wszystko przedstawię na moim kanale, ale o tym wszystkim, a więc dzisiaj wizję przepowiednia Snowidza Jackowskiego dotycząca snu. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy film. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat kwestii snu, ponieważ jeden z internautów widzów zadał takie pytanie, jeśli chodzi o jasnowidza Jackowskiego, czy sen to jest praktycznie podróż, Duszy w in, do innej rzeczywistości, tak? Ja muszę powiedzieć, że spotkałem się z taką po prostu tezą e, mówiącą o tym, e, że po prostu podczas snu my wracamy do naszej rzeczywistości, do, do innej rzeczywistości, e, oczywiście poprzez duszę, tak, no bo śpimy gdzieś tam w łóżku i tak dalej, e, natomiast nasz umysł, nasza dusza po prostu wraca do tej rzeczywistości i e, my nie wiemy o tej rzeczywistości drugiej, a to jest. Jest maskowane z nami, tak? To jest maskowane z nami. Czyli ta rzeczywistość wcale nie byłaby snem. Załóżmy, że śpię sobie w nocy i mi się śnią po prostu Karaiby, ładnie, fajnie, palmy, cieplutko, tak? Leżę sobie na leżaczku, się opalam, wszystko jest przyjemnie, tak? To jest moja projekcja snu. Ale to miał być maskowane, gdzie rzeczywiście moja dusza po prostu by wędrowała. Czyli ja nie wiem, gdzie moja dusza wędruje, tak. E, e, a jest to maskowane po prostu takimi przyziemnymi, albo też po prostu jakimiś fantastycznymi e, snami, tak? Jakimiś po prostu dziwnymi koszmarami albo czymś innym, tak? Natomiast tutaj Jastonic Jackowski powiedział, że sen to jest podróż duszy w inne przestrzenie rzeczywistości, czyli sen jest podróżą w inne rzeczywistości inne przestrzenie. Rzeczywistości, no przecież jest coś takiego jak na przykład technika OBE, -O 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 tak? Czyli wychodzenie praktycznie poza swoje ciało, e tak? E technikę, którą po prostu no, wiele osób, praktycznie każdy z nas może zastosować, tak? E oczywiście trzeba się do tego przygotować i tak dalej. E swego czasu po prostu przedstawiam właśnie w ogóle, co to jest to OBE na moim kanale. Zapraszam do obejrzenia takiego filmiku. No więc, dosyć ciekawa, tak naprawdę, sprawa. Teza dotycząca snu, że sen to jest podróż duszy w inne przestrzenie rzeczywistości, w inne przestrzenie rzeczywistości. Pytanie, czy to jest ta rzeczywistość tu i teraz, tak? czy to jest, że nasza dusza po prostu wędruje że do innej rzeczywistości w ogóle niezwiązanej z tym światem? Tylko ktoś powie, no ale dlaczego my naprawdę, tak naprawdę tego nie odczytujemy, tak? E, no tutaj moja taka interpretacja może być taka, że wtedy nie chcielibyśmy żyć naszym życiem tutaj e, zwykłym, tylko chcielibyśmy żyć tym życiem w tej, w, w tej innej przestrzeni, tak? Czyli człowiek na przykład by w ogóle nie chciał się budzić, tylko chciałby cały czas spać, żeby tylko po prostu być tej rzeczywistości. Poza tym to by zaburzyło jakby w jakiś sposób nasze funkcjonowanie, tak? E, funkcjonowanie to tak samo jak na przykład kwestia dotycząca sensu życia, po co tu jesteśmy i tak dalej no przecież to nie może być takie proste podanie na tacy, to my mamy tak naprawdę tego doświadczyć, nauczyć się, jeśli jest reinkarnacja, kolejne wcielenia, to my mamy zdobywać doświadczenia uczyć się naszych błędach, tak gdyby było odpowiedziane na przykład, że nie, po śmierci wcale nie będziesz doceniany za to po prostu tak, ile się dorobiłeś pieniędzy, majątku, tylko za to jakim byłeś człowiekiem, jaką miłość ofiarowałeś drugiej osobie i tak dalej czy miałeś jakieś zwierzątko pomagałeś temu zwierzątku, opiekowałeś się i tak dalej, no to każdy z Pani inaczej po prostu by postępował, tak? Oczywiście, wi wiadomo, że takie rzeczy też po prostu są mówione, tak, ale jakby człowiek był tylko z tego rozliczany. Wiadomo, tutaj też życie to przyziemne e wymaga od nas kwestii po prostu finansowych, zawodu i tak dalej, pracy, zarabiania pieniędzy. Natomiast no, świat pokazuje nam, że najważniejsze jest kupić nowy samochód, mieszkanie, wakacje, że zaradny ten, kto tam ma pracę, bo firmy i tak dalej, e to uczy nas ten świat. Natomiast, właśnie to jest kwestia Naszej dojrzałości wewnętrznej, że my mówimy, o, oczywiście, tak, praca jest ważna, pieniądze są ważne, ale też praca, praca nad sobą, praca nad tym, żeby nie mieć naogów, że jak, po prostu umrę, żeby umarł bez naogów, tak, że nie będę uzależniony od alkoholu narkotyków, hazardu, czy od czegoś innego, tak, od pornografii. Ja nie mówię o sobie tak od razu, mówię tylko przykładowo, ten kowalski, tak? Czyli żeby po prostu czyli co z tego, że możesz się dorobić dużych pieniędzy, jak masz na przykład nauk, tak? Nauk palenia papierosów, tak? Czyli nie nauczyłeś się w tym życiu, nie dorobiłeś lekcji, żeby po prostu nie być uzależnionym od używek, tak? Bo zgodnie z tą teorią Jackowskiego, my te nawyki po prostu bierzemy po śmierci. Nasza dusza bierze je po prostu po śmierci, tak dalej je ma, tak dalej ma. No była tam historia pewnego sąsiada, Jasnowidza Jackowskiego, który po prostu bardzo dużo palił papierosów, zresztą Jasnowidz Jackowski też przez duży czas życia palił papierosy. No i tam Jasnowidzowi Jackowskiemu się po prostu zmaterializował ducha, dusza, dusza tego sąsiada, i po śmierci ten człowiek szedł po prostu i palił papierosa, tak, tak jak za życia. Była ta materializacja człowieka nieżywego, tak? Oczywiście. Czyli, tutaj, sen jest to podróż duszy w inne przestrzenie rzeczywistości, ale tak jak mówię, tu może być, tego nie mówi Jasna ale to może być tak naprawdę maskowane, może to być maskowane kwestią, może to być maskowane kwestią jakby innych, że te, które mamy sny. One my, my, tak naprawdę maskują tego, że nasza dusza jest w innej rzeczywistości. Bo tu jest kluczowa sprawa, żeby. No bo ktoś powie, no to ten sen o tych Bahamach to znaczy, że Twoja dusza w tym czasie jest na nie? w ciepłych krajach, tak? Ono jest maskowane. Może jest takie po prostu moje pragnienie wewnętrzne, żeby byćcie w ciepłych krajach, odpocząć i tak dalej na wakacjach, ale to jest maskowane po prostu, a ta dusza tak naprawdę może znajdować się w zupełnie innym wymiarze, innej rzeczywistości. I tutaj jest właśnie e, cały po prostu diabeł tkwi w szczegółach. Co to jest za rzeczywistość? Tak jaki to jest świat ten właściwy. No właśnie, czyli sen to jest podróż duszy w inne przestrzenie rzeczywistości. No mamy różne sny, które są horrorami, przyjemne, e, powtarzające się sny. No robiłem taki film na temat powtarzających się snów na moim kanale, zapraszam do obejrzenia. Sny prorocze, tak? E, nie każdy sen jest po prostu proroczy, tak? E, są też sny, które musimy w odpowiedni sposób odczytać, nie tylko na bazie sennika. Sennik jest taki oczywisty, działa na zasadzie pewnych skojarzeń, tak? E, natomiast tutaj... Kwestia praktycznie, jak my powinniśmy odczytywać sny indywidualnie w stosunku do naszego życia, tak? Czyli nawet jak masz sennik, to jest po prostu to. No ja zawsze mówię tam, te senniki tam, no ale okej, okay, na zasadzie bardziej skojarzyj. Natomiast sny musisz odczytywać indywidualnie, tak? Po prostu w stosunku do swojego życia, swoich krewnych, bliskich, tak? Tak żeby to odczytywać. No właśnie, to wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Piszcie w komentarzach, pozdrawiam, no i napiszcie właśnie, czy według Was sen to jest podróż duszy w inne przestrzenie rzeczywistości, a jeżeli tak, to w jakie przestrzenie rzeczywistości? Cześć!